dobry, dzień dobry. Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak i to jest kanał, na którym mówimy na temat rozwoju, biznesu, duchowości, zmiany swojego życia na lepsze i uczymy się radości życia, ponieważ szczęście jest chwilowe, ale radość życia jest stała. Po prostu masz ją bez względu na to, czy jest dobrze, czy jest źle, po prostu z Ciebie emanuje to. I ja jestem osobą, która mogę Ci w tym pomóc, więc zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Zapraszam Cię na stronę ludziesukcesu.com albo na bloga annaantoniak.pl, na mojego fanpage'a, gdzie jest 150 tysięcy ludzi. Zapraszam Cię, żebyś przeczytał i przeczytała moje książki, dołączył do szkolenia, które już za chwilę rusza, 22 stycznia ruszamy w fantastyczną podróż, także zapraszam Cię serdecznie również na tą podróż, bo to będzie coś niesamowitego, to będzie petarda w Twoim życiu. Linki oczywiście macie pod spodem, kochani, a ja dzisiejszy temat chciałabym poświęcić temu, żebyś dzisiaj jeszcze poświęcił czas, albo jutro, bo będzie jutro 31 stycznia, żebyś poświęciła czas na to, żeby wziąć sobie zeszyt albo kartkę papieru i usiąść i pomyśleć, co się zrealizowało w tym 2023, a żeby zaplanować 2024. Wiecie, ja zrobiłam to już na początku grudnia. Nie zrobiłam tego na kartce, ale od 1 do 5 grudnia robiłam to mentalnie najpierw. Dlaczego? Dlatego, że ja się przygotowywałam, zobaczcie, już prawie miesiąc przed do wejścia w nowy rok. Zrobiłam to w całkiem inny sposób. Zrobiłam też pewne rzeczy związane z finansami. Zasiałam jeszcze w starym roku, nie wiem, czy wiecie, będę o tym na pewno mówić w przyszłym roku o wiele, wiele więcej na temat siania finansów w dobre rzeczy. I możesz w coś zasiać, to zasiej w rzeczy, które wzrosną, czyli siej w to, co zwróci Ci się wielokrotnie. Najbardziej w co możesz zainwestować, to zainwestować w siebie. Druga jest bardzo ważna rzecz, jeżeli wierzysz w Boga. Wiele osób tutaj wierzy w Boga na tym kanale, które przychodzą, zasiej w Boże Królestwo. Czyli w duchowe rzeczy, ponieważ czasami nam się wydaje, że wrzucimy jakiegoś tam pieniążka, znaczy tam damy po prostu pieniążka i że to jest to. Ale kiedy chcemy siać, to musimy dobrze zasiać, żeby potem zebrać dobre plony. Kochani, bardzo ważna kwestia jest. Usiądź, weź kartkę papieru i napisz, co się wydarzyło w 2023 roku. Z czego jesteś dumny? Zadaj sobie pytanie, z czego jestem dumna w 2024? Ja bardzo często robię to z moimi klientami indywidualnymi na sesjach online. I chciałam Wam, kochani, powiedzieć, że od przyszłego roku sesje online, jutro też to usłyszycie, będą o wiele droższe, dlatego że będę się skupiać na grupowych takich szkoleniach, żeby robić to z większą grupą ludzi jednocześnie, a te osoby, które będą chciały przyjść do mnie, wiedzą, jak ja działam, jakie mają efekty i przyjdą osoby takie, które będą naprawdę chciały po prostu podziałać, bo ja nie chcę z Wami rozmawiać, tylko ja chcę, żebyście Wy zmieniali swoje życie. Dlatego będę pracowała z tymi osobami, które zapłacą i które zrobią coś w swoim życiu. Bo kiedy ty płacisz mało, to ty jakby niewiele czasami robisz. Ale kiedy ty musisz zainwestować duże pieniądze, przepraszam, to ty wiesz, że będzie ci to kosztowało ceny, jeżeli nic nie zrobisz z tym. Ja sama płacę duże pieniądze za swój rozwój i czasami są to dziesiątki tysięcy. Dobrze mówię? Kilka tysięcy, o, na przykład, za nie dziesiątki tysięcy, to kilka tysięcy, za pewną wiedzę i doświadczenie osoby, która mi prowadzi w sprawach biznesowych na przykład. I ja wiem, że jak ja nic z tym nie zrobię, to moje pieniądze po prostu przepadły, tak? Ja będę sama na siebie zła. Więc im więcej czasami zapłacisz, tym zrobisz większy krok, ponieważ wiesz, że cię to kosztuje. A jeżeli my, jako ludzie, dlatego ja nie uważam, żeby były szkolenia bardzo dobre, które są za darmo, nie? Webinar można sobie posłuchać, oczywiście na webinarze jest sprzedaż, ale nikt Ci nie powie wiedzy, która jest bardzo cenna i którą możesz wykorzystać, która Ci mocno popchnie do przodu, która jest za darmo. Dlatego, że ta wiedza kosztowała tą osobę bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu, bardzo dużo doświadczenia, porażek i tak dalej, więc
Zawsze kosztuje to jakąś cenę, moi drodzy. Oczywiście znajdziesz dużo materiałów, tak samo masz tutaj na kanale ogrom materiałów do przesłuchania i na początek, jeżeli zaczynasz się rozwijać, to jest super. Zacznij sobie słuchać tych podcastów, oglądaj filmy po prostu i zmieniaj siebie, zmieniaj swoją mentalność, swój sposób myślenia itd., itd. I to jest naprawdę fantastyczne, ale potem, kiedy chcesz iść wyżej i wyżej, no to niestety, ale cena jest wyższa. Więc co chciałam mówić, kochani? Usiądź, weź kartkę papieru i zapisz sobie, z czego jestem dumna, z czego jestem dumny 2023. Co się zrealizowało? Jeżeli rok wcześniej pisałeś sobie już takie cele, albo pisałaś, to zobacz, co się zrealizowało. Czego dokonałeś? I będziesz niesamowicie z siebie dumny, będziesz zadowolona, będziesz mówić, wow, rzeczywiście to działa. Bo kiedy ja pierwszy raz, ja to czytałam w książkach, wiecie, nie wiem, 15 lat temu, 17 lat temu czytałam, trzeba wypisać cele na kartce, zobaczysz, co się wydarzy. Ja nie wierzyłam w to, ale mówię, dobra, kiedyś wezmę tę kartkę, zeszyt i zaczęłam pisać. No i napisałam rzeczywiście cele w grudniu, w starym roku jeszcze i zamknęłam zeszyt. I na następny rok po prostu wzięłam ten zeszyt i zaczęłam sprawdzać. 70% z tego, co sobie napisałam, wydarzyło się. Chociaż ja nie myślałam o tym przez cały rok, ale mimo wszystko, zobacz, cele zapisane, marzenia Twoje zapisane mają ogromną moc, ponieważ one zostały nadane jakby, one weszły w życie, czyli po prostu, bo jak sobie tylko pomyślisz, a chciałbym to, ale kiedy Ty to jakby nadajesz temu wartość, czyli piszesz, to ma całkiem inne znaczenie, ponieważ Twoja podświadomość zaczyna dążyć do tego, czego Ty chcesz. I oczywiście jest tak, słuchajcie, że czasami w ciągu roku te cele nasze się zmieniają, ponieważ coś się wydarzyło, przyszły jakieś okoliczności i tak dalej, no to nie upieraj się na to, że jakby Ty widzisz, że to nie jest to i nie czujesz tego, albo wiesz, że to nie jest dobre, bo cała Twoja sytuacja się zmieniła, nie wiem, kogoś poznałeś, tak, na przykład, albo wyjechałeś, no to zostaw ten cel, jeżeli nie czujesz, że to jest to, a w zamian za niego napisz po prostu inny. Albo, moi drodzy, ale jest też tak, że jeżeli coś jest naprawdę w Twoim sercu od lat i jest to coś, co cały czas tyka w Twoim sercu i mówi Ci, słuchaj, to w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę, to napisz sobie ten cel i może on się nie zrealizować w danym roku. Może tak być, że Ty sobie napiszesz, że dobra, w czerwcu zrealizuje się to i to, ale on się nie zrealizuje i nawet się nie zrealizuje w listopadzie. I wtedy jest koniec roku i Ty mówisz, kurczę, nie zrealizowałam tego. No okej, ale czuję dalej, że to jest dobre. Więc przepisz go na następny rok. Więc jak zobaczysz sobie swoje cele z tamtego roku i zobaczysz, że coś nie jest zrealizowane, a dalej pragniesz tego, to jest w Twoim sercu, przepisz to na kolejny rok. I daję Wam słowo, że w moim życiu było tak, że przepisywałam trzy swoje cele przez 3 lata czy przez 4 non-stop. Z zeszytu na zeszyt, z roku na rok przepisywałam te cele. I one się zrealizowały w jednym roku, w jednym czasie, po prostu te trzy cele zrealizowały się po prostu jednocześnie. I ja miałam takie pragnienie w sercu. I nie wiedziałam, że to tak się stanie, naprawdę, ale miałam to pragnienie i zawsze wierzyłam, że zawsze miałam taką wiarę właśnie, więc mówię, okej, ja poczekam. A im bardziej Ty wzrastasz, nabierasz poczucie własnej wartości, wiary w siebie, to Ty wiesz, że są rzeczy, które mogą się wydarzyć nie w tym momencie, w którym Ty chcesz, ale kiedy jesteś na to gotowy. Ponieważ kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się zjawia. Dlatego zapraszam Cię serdecznie. Dołącz do 40-dniowej podróży, raz jeszcze powtarzam, która odmieni Twoje życie na lepsze. Dlatego, że oprócz mnie, gdzie będę Cię prowadzić, gdzie będziemy działać, będą inni żeglarze, inni eksperci, którzy mają doświadczenie w różnych obszarach. Jak zdrowie, finanse, kariera, co jeszcze? Uzależnienia, czyli wyjście z uzależnień, relacje, uwolnienie, uzdrowienie raka. Zobaczycie po prostu faktyczne przykłady, kompletna zmiana swojego życia. Zobaczycie, jak ludzie niesamowicie zmieniają swoje życie. Od osoby, która była po prostu kompletnie na dnie, do osoby, która dzisiaj inspiruje, która jest przykładem dla innych, która wyszła na przykład z uzależnień, której małżeństwo było rozbite, rozeszli się, po prostu cała rodzina była kompletnie rozwalona i
zostało scalone to po prostu raz jeszcze. Więc różne aspekty zobaczycie różnych ludzi. Teraz powiedziałam przykłady różnych osób właśnie, które będą też występowały. Więc słuchajcie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A jeżeli ty czujesz coś w swoim sercu takiego, co czujesz to od lat. Mam taką klientkę jedną, moją serdecznie pozdrawiam, która na jednej sesji mówiła: Ania, ja od lat czułam, że mam iść w tym kierunku. Ja mówię, to zapisz się. Ja mówię, zrób sobie te studia. I to był już listopad, słuchajcie. I ja mówię, ale masz jeszcze czas, zobacz, bo może tylko raz się spotkali na studiach i tak dalej, zapisz się. I za jakiś czas ona mówi, Ania, zapisałam się. Była już na studiach raz, teraz to chyba była drugi raz, więc poszła w tą stronę, bo od zawsze marzyła, zawsze dawało jej to radość i zawsze tego chciała. Ale nigdy nie miała odwagi, żeby po prostu podjąć działanie i zrobić krok w tym kierunku. Dlatego, kochani, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście wzięli kartkę papieru, raz jeszcze, napisali z czegoś, coście dumni w tym roku, co się wydarzyło i wypiszcie sobie wszystkie rzeczy. Ja robię to z moim synem, słuchajcie, od lat. Mój syn ma 12 lat, a robię z nim to od kilku lat już, od chyba 5. Uczę go tego, co zrealizowałeś, czego jesteś dumny w tym roku. I on mówi, a byłem tutaj, byłem na wycieczce tutaj, nauczyłem się tego, zdałem do następnej klasy, tak, załóżmy, nie wiem, miałem 6 z historii, zdobyłem to i to, nauczyłem się tego i tego, tak? Pokonałem swój strach, więc wtedy i wtedy. I potem ja mu to wszystko czytam i ja mówię, jak, co ty sądzisz? On mówi, no, jestem z siebie dumny, mamu, fajnie. Ja mówię, a zobacz, a co się nie zrealizowało z tamtego roku, a co byś jeszcze chciał, żeby to przeszło dalej? No i wtedy on sobie patrzy na tą kartkę i widzi, co się zrealizowało, co nie i co by chciał przepisać, tak? I nad czym będzie jeszcze pracować. Więc to też jest bardzo istotne. Kolejną kwestią jest to, jeżeli już sobie weźmiesz tą kartkę i napiszesz, z czego jesteś dumny, co się zrealizowało, to pomyśl sobie nad tym i napisz moje zrealizowane cele w 2024. Dlaczego moje zrealizowane cele? Dlatego, że one mają się zrealizować. Nie pisz, chciałbym, żeby w 2024 wydarzyło się to i to. Bo to się może nigdy nie wydarzyć. To ma być zrealizowane. Twoja podświadomość już się nastawia na to, że one są zrealizowane. Twoja wewnętrzny duch, podświadomość i twoje serce będzie dążyło do tego, żeby to się zrealizowało. Natomiast oczywiście to muszą być dobre cele. I takie prawe, nie? Żeby to nie było, że no, oszukam kogoś na, nie wiem, 2000 zł. No nie. No nie. Albo dowalę baśce za to, że zrobiła mi to i to. No nie. To nie jest cel. I nigdy nie życz, nie rób nikomu źle, bo do ciebie to wróci z podwójną siłą. Jak nie od tej osoby, od tej sytuacji, to z pewnością pamiętaj, że wróci do ciebie to z innej strony. Dobrze, więc piszesz moje zrealizowane cele w 2024 i teraz wypisujesz sobie różne rzeczy z różnych dziedzin życia, na przykład zdrowie. Na przykład schudłam 3 kg do marca 2024, tak? Piszesz sobie obok 0, na przykład 3 albo marzec. Mam na swoim koncie dodatkowo, nie wiem, 5000 zł. Czerwiec 2020. Otworzyłem firmę, kwiecień, tak? Zdobyłem nowych klientów, przeszłam szkolenie, na przykład 40-dniowa podróż po twoje nowe życie, kwiecień się kończy, więc zmieniłam się i rozwinęłam się w różnych aspektach swojego życia dzięki pracy z Anią, czyli ze mną. Przeczytałam każdego dnia miesiąca, na przykład też może być fajny cel, każdego miesiąca czytam przynajmniej jedną książkę. To jest bardzo ważne. Kolejny. Czytam codziennie 2 strony Biblii od Nowego Testamentu. Zobaczysz, co się wydarzy w twoim życiu, kiedy ty zaczniesz takie malutkie, drobne kroki robić każdego dnia w swojej codzienności. I kiedy dotrzymasz sobie słowa. Kolejny cel. Byłam na wspaniałej wycieczce, nie wiem, na... nie wiem, w Chinach, tak? Albo na przykład na Filipinach. Albo poleciałam do Stanów maj 2024. Byłam na szkoleniu takim i takim. Musi to być napisane w formie dokonanej lub teraźniejszej, tak? Zdobyłam szczyt, nie wiem, w Zakopanem jakimś tam. I piszesz czerwiec. Ja wczoraj oglądałam bardzo fajny film. I rzadko oglądam filmy, ale tak wczoraj miałam taki bardzo
lubię czasami tak się wyluzować i wczoraj miałam taki właśnie dzień na wyluzowanie. I tak sobie pomyślałam, że nigdy nie byłam w górach i nie wchodziłam na przykład na Kasprowy Wierch albo na Dolinę Trzech Stawów. Dobrze mówię? Więc postanowiłam sobie, że w przyszłym roku wybiorę się właśnie na taką wędrówkę, ponieważ ja bardzo lubię góry i wchodziłam już na różne, ale nie byłam właśnie tam. I tak sobie postanowiłam wczoraj, że jedną z moich celów będzie to, że to właśnie zrobię. Więc muszę to sobie zapisać i bardzo się z tego cieszę. Pamiętaj, że cele muszą być napisane w formie dokonanej albo teraźniejszej. Tak? Czyli mam, byłam, posiadam, kupiłem, tak? Mam nowe auto, kupiłam mieszkanie na przykład, tak? Więc albo przeprowadziłem się, mieszkam w. Forma dokonana albo teraźniejsza. I odłóż tą kartkę, odłóż ten zeszyt i zobacz, co się wydarzy za rok. Po prostu, tak? Ja z moimi klientami i na szkoleniu też będę Was prowadziła troszeczkę w inny sposób, no bo jeżeli nie dołączysz do szkolenia, no to po prostu fajnie, jak sobie napiszesz chociaż tyle i że zrobisz chociaż tyle. Natomiast ja z moimi klientami na sesjach oraz na szkoleniu, które będę mówiła o troszkę innym aspekcie zapisywania celów i robienia z nimi pewnych rzeczy. Dlatego, że wtedy szybciej dochodzimy do tego i nas to motywuje i napędza do tego, żebyśmy to zrobili. Będę kaszlać. Więc polecam Wam bardzo serdecznie. Zróbcie sobie to, zobaczcie, co się wydarzy. A jutro będzie też niesamowity podcast na temat prawdy i wiedzy. Dzisiaj na temat zapisywania celów, mocy zapisywania, ponieważ marzenie, ja mam książkę swoją, drogą swoje marzenia, jest to niesamowita książka i polecam Ci, żebyś ją przeczytał, żebyś ją przeczytała, możesz sobie kupić e-booka, jeżeli jesteś z zagranicy, bo ludzie też słuchają z zagranicy, wejdźcie na stronę ludziesukcesu.com, weźcie sobie, przeczytajcie, ma 220 około stron, zobaczycie pewne aspekty, które są w drodze po Twoje marzenia. Marzenie, najpierw rodzi się właśnie marzenie, potem przekładasz to w cel, a potem cel musi być przełożony na działanie. I wtedy dzieją się cuda, ponieważ to wszystko zaczyna się zadziewać. I z takiej małej kuli zaczyna się robić duża kula śnieżna. Tak jak malutko masz kulkę i potem ona coraz większa, coraz większa, coraz większa. To Cię napędza, wtedy zmienia całe Twoje życie. Motywuje Cię do tego, żeby robić inne rzeczy. Ty potem chcesz dzielić się tym z innymi, ponieważ jak już to wiesz i masz to i doświadczyłaś tego, to jakby przekazujesz to dalej, bo dla Ciebie to jest niesamowite, że masz tą drogę już za sobą i możesz pomóc drugiemu człowiekowi. Dlatego naprawdę serdecznie Wam polecam, zróbcie sobie to ćwiczenie, ustalcie sobie swoje cele, zapiszcie swoje marzenia, przyłóżcie to potem na cele i zacznijcie działać. I zapiszcie się na 40-dniową podróż po Twoje nowe życie. To będzie petarda w nowym roku. Naprawdę odłóżcie sobie te pieniążki. Odmówcie sobie czegoś, jeżeli nie macie. Pożyczcie od kogoś. To się Wam zwróci x-krotnie, jeżeli naprawdę podejmiecie rękawice i pójdziecie po nowe w Waszym życiu w 2024. Niech to będzie petarda w Twoim życiu. Ściskam Was, kochani. Życzę Wam dobrego czasu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!